Pamiętamy te październikowe dni sprzed roku. W dodatkach nadzwyczajnych upragniona wiadomość. Władysław Gomułka pierwszym sekretarzem partii. Partia stanęła na czele przemian. Za partią stanął naród. Wiece i manifestacje w całym kraju. Warszawa. Politechnika. Żerań. Rozprawa ze wstecznymi siłami w partii. W imię prawdy, w imię dalszej budowy socjalizmu. W ręce nowego kierownictwa naród złożył zaufanie i nadzieję na przyszłość. Program był jasny. Suwerenność, praworządność, demokratyzacja, a więc odnowa we wszystkich dziedzinach życia. Rozpoczęły się wielkie przemiany. Podpisanie komunikatu o polsko-radzieckich rozmowach w Moskwie. Nowy etap wzajemnych stosunków. Szczerość i równouprawnienie. Cały kraj witał z radością wyniki rozmów w Moskwie. Ustalenie zasad stacjonowania w Polsce jednostek Armii Radzieckiej. Wielka fala repatriacji ze wszystkich zakątków Związku Radzieckiego. Wydarzenia toczą się szybko. Rehabilitacja niewinnie skazanych. Przywrócenie wojennej sławy tym, którzy o Polskę walczyli na wschodzie i na zachodzie. Uregulowane zostały stosunki między państwem i kościołem. Pierwsze kroki rad robotniczych. Z trudem wśród wielu oporów krystalizują się dopiero różne formy samorządu. W tej dziedzinie rozwój nie był jednak dostatecznie szybki. Decentralizacja zarządzania objęła niemal wszystkie gałęzie gospodarki. I tutaj wiele problemów czeka jeszcze na rozwiązanie. Najszybciej owocował program października na wsi. Chłop poczuł się gospodarzem, poczuł pomoc i opiekę państwa. Rozwiązano słabe i sztucznie utrzymywane spółdzielnie. Inne przetrwały, a nawet wzmocniły się. Zaorano ugory, zwiększyła się produkcja rolna. Takie są zdobycze października. Ale to był dopiero początek długiej, żmudnej drogi. Łatwiej przyszło wywalczyć październik, niż go utrwalić. Więcej dyscypliny, rozsądku i wytrwałości. Taki jest właśnie sens rocznicy października. Dzień dobry Państwu. Czy przedstawiony przed chwilą program dokumentalny przygotowany przez Zespół Polskiej Kroniki Filmowej w 1957 roku wiernie oddaje wydarzenia polskiego października 1956 roku? Jak ów polski październik rezonował w Wielkopolsce? O tych właśnie zagadnieniach chciałbym dziś porozmawiać z Państwa i moimi gośćmi, a są nimi. Pani doktor habilitowana Elżbieta Wojcieszyk, między innymi autorka książki Fanatycy i inni, opór Wielkopolan wobec komunistów w latach 1956-70. Dzień dobry pani profesor. Dzień dobry. Pan doktor habilitowany Rafał Reczek, autor książki, między innymi autor książki Życie społeczno-polityczne w Wielkopolsce w latach 1956-70. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry państwu. Oraz pan doktor Piotr Grzelczak, autor książki Poznański czerwiec 1956. Walka o pamięć w latach 1956-1989. Dzień dobry panie doktorze. Dzień dobry panie profesorze, dzień dobry państwu. Jeśli państwo pozwolicie, chciałbym rozpocząć od pierwszego
z postawionych przed chwilą pytań. To znaczy, na ile ten materiał przygotowany rok, przypomnę, po polskim październiku, wiernie oddaje to, co się faktycznie w trakcie polskiego października wydarzyło? To może ja zacznę. Szanowni Państwo, wydaje się, że ten fragment, który widzieliśmy przed chwilą, fragment filmowy, to jest pewna projekcja. Projekcja tego, jak władze komunistyczne w Polsce w rok po październiku chciały październik oglądać. To jest ta optyka, no, która zostaje w jakiś sposób narzucona społeczeństwu, a jest stworzona niejako w Warszawie na potrzeby, na użytek bieżącej polityki partii komunistycznej. No bo oto w tym filmie, może zacznijmy od takich fundamentalnych spraw, właściwie nie zostały zarysowane w żaden sposób dramatyczne okoliczności przejęcia władzy przez Władysława Gomułkę. Właściwie nie mamy tego kontekstu zagrożenia interwencją sowiecką w Polsce. Nie mamy tam żadnego nawet napomknięcia o tym, że czołgi jadą na stolicę. To jest wspomnienie dosyć powszechne mieszkańców nie tylko Warszawy, ale też prowincji, bo te czołgi w takim promienistym, gwiaździstym kierunku posuwały się w kierunku Warszawy. Więc nie ma mowy o burzliwym przebiegu 8 plenum KCPZPR. Okoliczności zdobycia władzy, bo tak to trzeba nazwać, czy też przejęcia władzy przez Gomułkę, czy okoliczności walk frakcyjnych w partii właściwie nie zostają tam w ogóle odnotowane. Partia ma być monolitem. W partii się nie walczy z sobą, partia sama ma kreować rzeczywistość, no i działać tak, aby ludziom żyło się dostatniej. Tak, i partia sama potrafi się poddać pewnej refleksji, prawda? Tak. Bez nacisków zewnętrznych. To w ogóle nie funkcjonuje, więc to należałoby odnotować w pierwszej kolejności. Tamtych takich elementów, czy też zdobyczy października, bo tak to zostaje zdefiniowane, no jest bez liku. To jest taka wymienianka trochę tych sukcesów i osiągnięć. Tyle tylko, że gdybyśmy się przyjrzeli poszczególnym tym komponentom tego filmu, to okazuje się, że za każdym tym hasłem i ładnym obrazkiem zmontowanym do głosu lektora, no, kryje się albo jakieś niedopowiedzenie, albo wręcz kłamstwo. To tak należałoby wspomnieć na przykład jeszcze jednym zdaniem o rehabilitacji. Tam pada takie słowo rehabilitacja. Otóż rehabilitacja, drodzy Państwo, no to musi się odbyć jakiś proces przed sądem, który tego skazanego niesłusznie będzie rehabilitował. No w tym sęgrze właściwie tych procesów rehabilitacyjnych odbyło się bardzo mało. Władze raczej starały się wykorzystywać to narzędzie amnestii. Ono, przypomnijmy, już w kwietniu roku 56 zostaje w jakiś sposób prawnie wytyczone. Tyle tylko, że amnestia właściwie nie uniewinnia. A oto tym wszystkim niesłusznie skazanym, dziesiątkom, setkom tysięcy ludzi w pierwszej kolejności chodziło. To samo należałoby tutaj wspomnieć na przykład o radach robotniczych, bo to, że te rady robotnicze, to rzeczywiście można było w kategoriach październikowych na te rady patrzeć, ale w 57 roku one są właściwie u schyłku swojej działalności. Władze robią wszystko, żeby no, w jak najszybszym, jak najkrótszym okresie sprawić, aby skanalizować ten robotniczy ruch i przejąć. W 58 roku, rok po tym filmie, o radach robotniczych nie będzie już mowy. Dokładnie tak. No, też jednym z dosyć istotnych wątków, który pojawił się, choć znów w bardzo ograniczonym zakresie w obejrzanym przed chwileczką materiale, były relacje ze Związkiem Radzieckim. Jak naprawdę ten rok 56 odcisnął swoje piętno na tychże wzajemnych relacjach między PRL a ZSRR? No to jest wyjątkowy fragment naszej historii, podniesiony tutaj w tym wymiarze propagandowym, oczywiście przerysowany, przesłodzony i ukazujący taki braterski sojusz państw, wspólnoty narodów socjalistycznych. I to tak naprawdę nie osadza się na tym roku 56. To jest ten pewien element przełomu po początkach tego okresu. I mamy dwa takie ważne elementy. Z jednej strony to są te normowanie relacji w zakresie stacjonowania wojsk sowieckich w Polsce i repatriacji. Tych wątków z sowieckim partnerem jest oczywiście więcej, bo tam były umowy dotyczące przewozu, transportów, handlu i wielu, wielu innych, o których nie jesteśmy w stanie ze względu na ograniczoną formułę naszego spotkania powiedzieć, ale skupmy się na wojsku i na repatriacjach, bo one mają też swoje przełożenie też tutaj na te nasze wątki poznańsko-wielkopolskie. Wojsko. No, wiemy doskonale, że wykorzystywane przez Józefa Stalina po zakończeniu działań wojennych jako ten mocny argument siły, który miał dawać jednak poczucie tego, że w Polsce się nic nie wydarzy, co mogłoby wpłynąć na plany Józefa Stalina, czyli podporządkowania tych wszystkich państw. I tutaj musimy mieć świadomość, że ten poziom sowietyzowania armii po roku 1945 był znaczący, ale on zaczyna się troszeczkę zmieniać. I tutaj kilka danych liczbowych.
I on w roku około 48 spada z 40% udziału dowódców gdzieś do mniej więcej 6%. I tutaj takie dane liczbowe, precyzyjne. W 45 roku służyło w polskiej armii 29 tysięcy oficerów narodowości polskiej, a wśród nich w ogólnej liczbie było ponad 9 tysięcy tych pochodzenia radzieckiego, czyli to jest 26%, czyli 1/4 najwyższego dowództwa to byli sowieccy oficerowie. Tutaj w 1949 roku Bierut na bazie już głębokiego stalinizmu pisze do Stalina list z prośbą o to, by do Polski skierował wyższych dowódców, randza około 30, może troszkę więcej, generałów, pułkowników, którzy unormują troszkę sytuację i poprawią poziom, morale tej armii. No i wraz z nimi przybywa tutaj z Legnicy Konstanty Rokossowski. Tam jest taka rozmowa między nimi. On, Rokossowski, tak nieśmiało próbuje powiedzieć, że wolałby nie, na to Stalin, że my Polski stracić nie możemy, że musi być ta gwarancja. No i wobec tego Rokossowski zostaje i rozpoczyna się cały ten proces związany z sowietyzacją armii, który się pogłębia i dochodzimy do śmierci Józefa Stalina, początków odwilży i z armii polskiej, z Ludowego Wojska Polskiego, ci sowieccy doradcy, bo tak ich ładnie nazywano, mamy tą historię i świadomość, że ci doradcy potem i w Korei się pojawiali, i w Wietnamie się pojawiali tak naprawdę po stronie państw Układu Warszawskiego i państw za żelaznej kurtyny Zachodu, też ten fenomen doradców był. I tutaj nie mówimy o roku tak naprawdę 56, ale już 55, bo jak tutaj kolejne dane liczbowe, 1 stycznia 1955 roku w Polsce takich doradców, oficerów wyższej szarży w Armii Polskiej było 213. W połowie roku 1955 było ich już 198, a na końcu roku 1955 100. 17 czerwca rząd ZSRR wydaje decyzję o pozostawieniu w Polsce minimum 70 dowódców Armii Radzieckiej, którzy piastują, pełnią funkcje najwyższe w polskiej armii. Potem mamy wydarzenia poznańskiego czerwca z udziałem wojsk, które były wykorzystywane do tłumienia tego wszystkiego, co działo się w Poznaniu. Mamy właśnie to, o czym mówił pan dr Piotr Grzeczak, czyli przełom października, dojście do władzy Władysława Gomułki. Ta niechęć Chruszczowa, który przecież jak tutaj przyjechał, to była awantura na lotnisku, taka dosyć solenna i te wojska zbliżające się do Warszawy, dające realne zagrożenie interwencji. I później 21 października 1956 roku już sytuacja się wyjaśnia. Rokossowski odchodzi z biura politycznego KCPZPR. Kilka dni później, bo dokładnie 26 października, wydaje rozkaz personalny 626, w którym powierza pełnienie obowiązków jednemu z polskich dowódców, czyli generałowi Jerzemu Bordziłowskiemu. I w listopadzie zostaje usunięty lub sam też odchodzi na fali tych przemian, które następują z funkcji ministra obrony narodowej, wicepremiera oraz wszystkich innych wysokich funkcji, które pełni w polskim systemie władzy komunistycznej. Wraca do Moskwy i to jest też istotne i ważne, bo to literatura podaje różne liczby, ale mówi się, że wraz z Rokossowskim Polskę opuściło maksymalnie do około 500 doradców różnego szczebla, to jest ważne dodanie, różnego szczebla, którzy funkcjonowali w polskim systemie zarządzania państwem, tak by należało to uznać, a wśród nich 32 generałów i pułkowników piastujących najwyższe szarże dowódcze w Ludowym Wojsku Polskim. W tym czasie musimy też pamiętać, że na sąsiadujących Węgrzech tam już rozgrywa się dramat rewolucji, który tak sinusoidalnie ma chwilę euforii, dramatu pierwszej interwencji sowieckiej. I co się dzieje wówczas? I wówczas ZSRR wydaje deklarację o podstawach rozwoju i dalszym umacnianiu współpracy między ZSRR i innymi państwami socjalistycznymi, w tym
jest podjęte zagadnienie stacjonowania wojsk ZSRR na terenie Polski, Węgier i Rumunii. Zacytuję Państwu ten fragment, bo on jest fenomenalny. On pojawił się, fragment tego dużego opracowania, 31 października w Trybunie Ludu. I tam za moskiewską agencją prasową jest napisane. Niewzruszona podstawa stosunków zagranicznych Związku Radzieckiego była i pozostaje polityką pokojowego współistnienia, przyjaźni i współpracy między wszystkimi państwami. Najgłębszy i najbardziej konsekwentny wyraz polityka ta znajduje w stosunkach między krajami socjalistycznymi, krajami wielkiej wspólnoty narodów socjalistycznych zjednoczonych wspólnymi ideami budowania społeczeństwa socjalistycznego oraz zasadami internacjonalizmu proletariackiego. Może to kształtować swe stosunki wzajemne jedynie na zasadach całkowitego równouprawnienia, poszanowania integralności terytorialnej, niezależności państwowej i suwerenności, nie mieszania się w sprawy wewnętrzne. To nie tylko nie wyklucza, lecz wprost przeciwnie, nakłada ścisłą braterską współpracę i pomoc wzajemną krajów socjalistycznych. No i to mamy ten paradoks. 30 października na łamach Trybuny Ludu 31 października, a 4 listopada druga interwencja sowiecka w Budapeszcie. I na bazie tych dokumentów 17 grudnia zostaje podpisana umowa o stacjonowaniu wojsk radzieckich w Polsce i z naszej strony podpisuje ją minister Adam Rapacki, minister Marian Spychalski, ze strony ZSRR minister Dmitrij Szepiłow oraz minister obrony narodowej Georgi Żukow. I ona ma mnóstwo paragrafów precyzyjnie próbujących opisać te relacje, w żaden sposób później nie respektowanych przez stronę sowiecką, aż tak naprawdę do wycofania tych wojsk w latach 90., z takim głównym kluczowym, po pierwsze mówiącym o tym, że nie bardzo strona polska ma prawo wiedzieć, ilu tych żołnierzy na terenie PRL-u stacjonuje. Pominięty był w ogóle fragment w tym porozumieniu o wiedzy państwa polskiego o stacjonowaniu jednostek jądrowych na terenie Polski i ich lokalizacji i wiele, wiele innych związanych też z ponoszeniem kosztów pobytu tej armii na terenie Polski, bo to koszty były olbrzymie. I drugi ważny element i wątek to jest repatriacja ludności polskiej z Kresów Wschodniej, też rozmowy z Moskwą. Tam jedzie wcześniej Bierut z Cyrankiewiczem, rozmawiają ze Stalinem, rozmawiają na ten temat i 27 marca 1957 roku takie porozumienie repatriacyjne podpisuje Wicha i Nikołaj Budarow i w wyniku tego porozumienia do Polski zaczynają wracać repatrianci, ale jest oczywiście haczyk. To muszą być osoby, które przed 17 września 1939 roku posiadały obywatelstwo polskie i haczyk polega niestety na tym, że oni muszą to obywatelstwo udowodnić. No, mieszkają już na terenie ZSRR 12 lat. Większość z nich w obawie przed represjami, które ich tam spotykały, niszczy te dokumenty, więc wielu z nich po prostu nie jest w stanie potwierdzić swojego polskiego pochodzenia. Na przestrzeni lat 55-59, bo to właśnie tak przebiega, że te procesy trwają wcześniej, później pojawiają się te porozumienia, więc między rokiem 1955 a 59 do Polski przesiedlono lub wróciło. Różnie jest to podawane w literaturze. Dla nas mówimy powróciło tych repatriantów, Sowieci ich przesiedlali. Około 245 tysięcy osób, z tego około 20 tysięcy to były tylko osoby, które opuściły łagry lub wróciły z głębokiej zsyłki z głębi Rosji, Kazachstanu. Pozostała część to byli mieszkańcy dawnych Kresów Wschodnich, które znalazły się po zakończeniu wojny w wyniku umów międzynarodowych poza granicami Polski. A dodam tylko, że część z nich wracała do
Polski osiadała u nas w Wielkopolsce. Z takich danych statystycznych tylko powiem Państwu, Wojewódzka Rada Narodowa w roku 1964 przeprowadziła takie zestawienie liczbowe, ile osób z Kresów podczas repatriacji tych lat przybyło do Poznania, do województwa poznańskiego i między rokiem 57 a 60, bo to też były poszczególne etapy administracyjne, które musieli ci ludzie wypełnić. Do województwa poznańskiego przybyło 3256 repatriantów. Byli oni oczywiście pod stałym nadzorem Służby Bezpieczeństwa, która badała ich historię, ich losy. Warto też wspomnieć, bo nie każdy może kojarzyć, a postaci, które przywołam, młodsi mogą kojarzyć, a starsi na pewno. No, wśród takich znanych postaci, które podczas repatriacji do Polski wróciły, był chociażby Czesław Wydrzycki, czyli Czesław Niemen, bądź znakomity sportowiec, skoczek wzwyż, Władysław Kozakiewicz. Więc to warto o tym powiedzieć. A ten element poznański, wielkopolski, o którym mówiłem też na wstępie, to juwenalia z 57 roku, z maja, studenckie święto i ten olbrzymi antysystemowy protest młodzieży na ulicach miasta w barwnym korowodzie. Zobaczą Państwo za chwilkę na zdjęciach. Młodzież przebrana za repatriantów, obdartych, biednych, ubogich, no to w obrazowy sposób pokazuje tak naprawdę, że ta sielanka roztoczona w tym dokumentalnym filmie, który widzieliśmy z Polskiej Kroniki Filmowej, nijak miała się do rzeczywistości, która wówczas panowała. Ci ludzie przyjeżdżali do kraju swoich przodków, cieszyli się z tego, ale byli tak umęczeni, upodleni i przestraszeni tym, co wiozą w bagażu doświadczeń od Wielkiego Brata, że przez wiele dziesięcioleci wielu z nich nie dzieliło się tym z rodzinami w obawie właśnie o życie, w obawie o to, co się z nimi stanie, bo Służba Bezpieczeństwa ciągle śledziła, czy nie pojawiają się negatywne komentarze mówiące o tym, że oni musieli opuścić swój rodzinny dom, bo Sowieci napadli na nas 17 września 1939 roku i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No tutaj w wypowiedzi pana profesora pojawił się niezwykle interesujący i myślę wart podkreślenia wątek związany z postrzeganiem października nie jako pewnego takiego wydarzenia deus ex machina, czegoś, co wydarzyło się nagle, nie bardzo wiadomo dlaczego, nie wiadomo skąd się wzięło, ale jako proces. Tak, jako pewnego wydarzenia, do którego doprowadził pewien proces, że pewne sprawy, które też w powszechnym odczuciu opinii publicznej wydawały się bezpośrednio sprowokowane, czy spowodowane wręcz październikiem 56, że one rozpoczęły się wcześniej. To jest chociażby kwestia tego wycofywania sowieckich oficerów z Polski, co tak się domyślam, to tylko pewna taka intuicja, mogło być w większym stopniu związane generalnie ze zmianą polityki sowieckiej po śmierci Stalina, po końcu wojny w Korei, pewnej chęci deeskalacji napięcia między Wschodem i Zachodem. Oczywiście październik te procesy w dużej mierze przyspieszył, prawda? I te najbardziej takie widowiskowe z punktu widzenia też szerokiego odbiorcy wydarzenia miały miejsce, no takie chociażby jak wyjazd marszałka Rokossowskiego z naszego kraju. To jest pewnego rodzaju symbol. To oczywiście miało miejsce po październiku, stąd być może to trwające, mam wrażenie, w przestrzeni publicznej do dziś przekonanie, że ten październik był taką bardzo twardą cezurą we wszystkim, prawda? A tu się okazuje, że i o repatriacji trochę wcześniej rozmawiano, czy inaczej, to jest złe słowo, o powrocie Polaków, prawda? Tutaj o wyjeździe Polaków na teren Polski w jej ówczesnych granicach i kwestie związane z obecnością wojsk sowieckich. Tu październik pojawia się niejako po drodze, przyspieszając pewne procesy, ale procesy, które już trwały, to niezwykle ciekawy wątek. Znaczy, musimy mieć świadomość realiów tamtego czasu i starsze osoby żyjące w tym czasie mają tego świadomość. Młodszym warto to wyjaśnić, to, o czym pan profesor powiedział. No, to nie jest tak, że panowie nawet spotykają się na rozmowach i mówi Bierut, najważniejsza postać w Polsce, do Józefa Stalina. To nie była rozmowa równego z równym.
prawda? To mówił wasal ze swoim władcą i tam nie ma rozmowy na zasadzie, przepraszam za przerysowanie, Józef, dziękujemy, my już nie potrzebujemy twoich żołnierzy, bo minęło trochę czasu i mamy swoich. To nie ma tej kategorii, to dopiero Sowieci mówią, że ich chcą, bo pamiętajmy, jest wojna w Korei, są sytuacje na Bliskim Wschodzie, które się w perspektywie dzieją i to oni decydują, czy oni tutaj są, czy ich nie ma. A najlepszym tego przykładem jest sytuacja wyjścia wojsk sowieckich już po transformacji, można by powiedzieć, wolnej ojczyźnie. Tam było sporo zabiegów, żeby jednak ci nasi obrońcy nas opuścili, prawda? Więc można powiedzieć, wolne państwo ma kłopot z tym, żeby poprosić wojska innego państwa, żeby jednak grzecznie wyjechały stąd. Ja bym jeszcze zwrócił uwagę tak ad vocem do tego, o czym mówili panowie profesorowie, bo rzeczywiście to jest proces, który, jeśli moglibyśmy jakiś wskazać moment dziejowy, który może inicjuje czy uruchamia ten kamyczek, który tą lawinę październikową jakby spowoduje, no to już należałoby się być może cofnąć już do roku 1953, do marca i śmierci Stalina. To wówczas w Związku Sowieckim następuje walka o władzę, na szczytach władzy. Chruszczow wychodzi z niej zwycięsko i te elementy, które się w jakiś sposób przez niego udaje uruchomić na Kremlu, one rezonują oczywiście do krajów demokracji ludowej. Więc to, tym elementem oczywiście bardzo istotnym jest 20. zjazd KPZR. Proszę zwrócić uwagę, że to jest luty roku 56, ale marzec, kwiecień roku 56 to jest intensywna rozmowa, już nawet nie w obrębie podstawowych organizacji partyjnych, ale ludzie zaczynają ze sobą rozmawiać. Ta bariera strachu zostaje złamana wówczas, jeśli chodzi o mówienie tego, czego przez kilka lat wstecz po prostu nie należało mówić publicznie, bo to wiązało się nawet z procesem czy uwięzieniem. Więc ten proces rozpoczyna się, wydaje mi się, już gdzieś w roku 53, no 56 to jest jego apogeum, październik widowiskowy i to jest teza postawiona, zdaje się, przez profesora Marcina Kulę, że październik to jest właściwie finał, to jest zwieńczenie, że to wszystko, co będzie po październiku, to wszystko, o czym jest mowa w tym filmie, to tak naprawdę ma niewiele wspólnego z samym październikiem. Październik jest ukoronowaniem tego procesu i następuje zwinięcie tego systemu z powrotem w tym kierunku przedppaździernikowym, jak pisze profesor Kula. Jeśli można, oczywiście, to stonowanie sowieckie było spowodowane także nie tylko protestami na Węgrzech, ale przecież w 1953 protesty w Niemczech, także w Pradze, w Czechach, w Czechosłowacji. W tym kontekście geopolitycznym musieli Rosjanie nieco stonować. I to było korzystnie wykorzystali to Gomułka i jego frakcja, bo nie łudźmy się, to wszystko byli komuniści, którzy po prostu walczyli o władzę po śmierci Stalina. To jest bardzo istotne. Chruszczow walczy o władzę i eliminuje ludzi, którzy są z ekipy Stalina na szczytach władzy sowieckiej. Eliminacja ludzi Stalina powoduje odejście w jakiś sposób od tych najbardziej istotnych stalinowskich pryncypiów, co jest na rękę oczywiście krajom demokracji ludowej, takich jak PRL. Tak, no tutaj też mamy ten szerszy kontekst właśnie geopolityczny. Chruszczow uświadamia sobie, że w takim stanie też ekonomicznym, ale też jeśli chodzi o siłę militarną, to jest chociażby już wchodząc w bardzo daleko idące szczegóły, brak bombowców dalekiego zasięgu, które mogłyby przenosić ładunki jądrowe, coś co Amerykanie mają, prawda? Czyli świadomość, że w przypadku starcia zbrojnego na bardzo dużą skalę Związek Radziecki raczej nie wyjdzie z niego zwycięsko, a zatem pójście w stronę deeskalacji jest rozwiązaniem de facto korzystnym też dla Związku Sowieckiego. 55 rok to jest dogadanie się, można powiedzieć, z Zachodem, pakt belwederski, jeśli chodzi o Austrię, o neutralność Austrii. Także widzimy ten proces deeskalacji napięcia, to o czym tutaj mówiliśmy, też w tym wymiarze tego zmagania się tych dwóch wielkich mocarstw. Za chwilę, spoglądając też bardzo szeroko, pojawi się problem wokół kanału Sueskiego i on też w jakiś sposób jest takim punktem odniesienia, tak dla polityki sowieckiej, jak i dla polityki Stanów Zjednoczonych. Więc Polska jest jednym z elementów tej układanki i dla Chruszczowa z całą pewnością sprawą dość korzystną było zachowanie tutaj spokoju, tak, żeby móc mieć wolne siły na innych kierunkach, mówiąc tak bardzo ogólnie, ale też niezwykle ważne, i to o tym tutaj państwo też mówiliście i mocno to podkreślaliście, absolutnie nie oznaczało to żadnej woli czy ochoty Związku Sowieckiego i samego Chruszczowa do zmniejszenia skali podległości Polski. No, po prostu zmieniają się narzędzia.
Natomiast oczywiście z korzyścią też dla naszych obywateli, no tu będziemy za chwilkę o tym mówili, że pewne metody stosowane przed rokiem 50, przed październikiem 56 roku, one no, odchodzą raczej już do lamusa. Zmienia się to instrumentarium, ale ta pryncypialna zasada podległości Polski, podległości PRL, Związkowi Radzieckiemu pozostaje. Ja pozwolę sobie jeszcze wrócić może do tego programu, który oglądaliśmy kilka minut temu. Pojawia się tam też wątek przemian w gospodarce no, i na polskiej wsi. Co prawda dość krótko ten wątek podniesiono, ale to był wątek niezwykle ważny. No, pamiętajmy, że przecież dopiero bodajże w 1965 roku w Polsce liczba mieszkańców miast i wsi zrównała się, a zatem w momencie, kiedy ten program powstaje, większość naszych współobywateli, naszych przodków mieszka jeszcze na wsi, a zatem ten wątek wiejski jest niezwykle, niezwykle istotny. Jak naprawdę wyglądał? Mocno sprawy wsi były skomplikowane w wyniku reformy rolnej już z 1944 roku, przeprowadzonej, jak pamiętamy, dwuetapowo do 1948 roku, odbieranie majątków i przydzielanie chłopom bezrolnym. Natomiast po 1948 roku silna kolektywizacja na wzór sowiecki. To powodowało niechęć wsi polskiej do komunizmu, tym bardziej, że wieś także, trzeba pamiętać, wspierała żołnierzy walk niepodległościowych w ich walce o niepodległą Polskę. Dlatego i do tego jeszcze wieś polska obciążona była kontyngentami, które szczególnie w Wielkopolsce były niezwykle surowe. W związku z tym przemówienie Władysława Gomułki na 8 plenum i wspomnienie o tym, że musi być kolektywizacja sprawiedliwa tylko dla tych, którzy rzeczywiście chcą tego, że również spółdzielnie muszą być wspierane przez dobre kredyty przydzielane przez państwo, to spowodowało, że na tej wsi zaczęto rozumieć, że można z kolektywizacji zrezygnować. No, bardzo to było widoczne w Wielkopolsce, która była w ogóle przeciwna kolektywizacji. Wynikało to już z dawnych, od XIX wieku rozstrzygnięć, także reformy rolnej przeprowadzonej w latach 20. w II Rzeczpospolitej za odszkodowaniem. Reforma, jak wiadomo, po 1944 roku była bez odszkodowania. To spowodowało to totalną zubożenie polskiej wsi i niechętne tworzenie tych spółdzielni produkcyjnych, które na przykład w Wielkopolsce w 1955 roku osiągnęły około 1500 spółdzielni powstało. Natomiast jak tylko Gomułka oświadczył, że jednak trzeba zmienić nieco ten system kolektywizacji i obowiązkowych dostaw, to spowodowało natychmiastowe rozwiązywanie się tychże spółdzielni. W ciągu dosłownie krótkiego bardzo okresu, bo w grudniu 1956 roku z około 1500, jak wspomniałam, spółdzielni na terenie Wielkopolski, pozostało dokładnie 423 spółdzielnie. Trzeba powiedzieć, że te echa października właśnie na wsi miały bardzo duży rezonans, mianowicie o czym wiemy z meldunków funkcjonariuszy SP. Przytoczę tylko, że na przykład w spółdzielni produkcyjnej w Silnie, powiat Międzychód, która rozwiązała się 14 listopada 1956 roku, powiedziano: czas najwyższy, że będziemy mogli pracować na swoich gospodarstwach, bo ta spółdzielnia prowadziła nas do biedy. Z kolei w Łękach Małych w powiecie kościańskim w
końcu października 1956 roku pięciu członków spółdzielni złożyło rezygnację. Na wsiach organizowano masówki, które niekiedy przybierały formy samosądów, jak na przykład miało to miejsce we wsi Wiśniowa, gdzie do rzeki wyrzucono znienawidzonego członka ORMU, a w Kazimierzu chłopi pobili instruktora powiatowego PZPR. Także była to jednak pewnego rodzaju zmiana, reorganizacja, bym powiedziała, w pracy wsi. No niestety trzeba przyznać, że obietnice Gomułki nie były tak dokładnie realizowane. Popierano nadal tą kolektywizację, pobierano nadal obowiązkowe dostawy, które tak tylko wybiegając już naprzód, zniesiono dopiero w 1971 roku. Jeśli pan profesor pozwoli, no, pani profesor użyła jednego ważnego zwrotu, które warto podkreślić, sprawiedliwość i sprawiedliwe. No, my musimy mieć pełną świadomość, że to, co się działo tutaj, przywołując taki troszkę biblijny obraz, działo się na wzór i podobieństwo, prawda? Batiuszka założył, a myśmy to wszystko tutaj musieli realizować, więc ten element rozwoju rolnictwa, gospodarki, przemysłu był mechanizmem wziętym z Moskwy i to realizowały wszystkie demoludy. No, z założenia te gospodarstwa o małym areale 5 hektarów w jednym regionie Polski do 10, no one z założenia nie dawały możliwości funkcjonowania i ekonomicznej samowystarczalności właśnie po to, by potem je łączyć w te spółdzielnie w wielu sytuacjach w formie opresyjnej. Dokładając do tego kontyngenty zbożowe z końca lat 40. jeszcze realizowane na rzecz wojsk sowieckich, które przecież wracały z frontu, przetaczając się olbrzymią falą kilkuset tysięcznych grup. To był olbrzymi wysiłek. Potem mamy te kontyngenty lat 50. Ja sam pamiętam, bo mam to doświadczenie rodzinne i dokumenty zachowane w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej mojego pradziadka, który właśnie nie odgał kontyngentu zbożowego lat 51-52 na rzecz państwa, no tylko dlatego, że plony tego roku były tak mizerne, że oddając kontyngent nie ma na kolejny siew. Więc ci ludzie z tego powodu trafiali potem, tak jak mój pradziadek, do lokalnych urzędów bezpieczeństwa. To jest ważne i to musimy każdorazowo podkreślać. Gomułka tutaj, wprowadzając ten pewien element liberalizacji, też nie traktujmy tego zwrotu w dzisiejszym tego słowa znaczeniu. On po prostu chciał wprowadzić model akceptowalny dla Sowietów, natomiast nie wyrzekł się, broń Boże, i ideologii tego, jak to będzie realizowane. Tak jak mówił pan doktor, on już króciutko, bo od 1958 roku, jakby to ująć, rozpoczynał zwijanie tego wszystkiego, co przez chwilkę rozwinięto. To nawet dokładnie pamiętamy w filmie Dom, znanym wszystkim serialu, taki epizod, kiedy siedzą mieszkańcy i jest wystąpienie właśnie Gomułki, tam główni bohaterowie mówią o tym, że teraz będzie lepiej, bo idzie nowe, bo to była ta nadzieja związana z Gomułką, z jego zamknięciem przez Bieruta za odchylenie nacjonalistyczno-prawicowe, ale ciągle i tak w nurcie komunistycznym, prawda, tylko tej nieprawomyślności tamtego czasu stalinowskiego. No i tutaj ta nadzieja przełożyła się też na to, o czym będziemy mówili jeszcze, czyli na relacje z Kościołem, bo uwolnienie prymasa, wybory 57 roku, do których by brać w nich udział zachęca Kościół pierwszy i ostatni raz. No to wszystko dawało olbrzymią nadzieję, a Gomułka to, co odświeżył, otworzył, wpuścił świeże powietrze, za chwilę zamknął skutecznie. On już to powiedział zresztą na słynnym spotkaniu w październiku w 1956, które zakończył: do roboty. Dość wiecowania. Dość wiecowania. Tak, tak. To... Ale powiedział też, czasem trzeba zrobić krok w tył, żeby zrobić dwa kroki naprzód. Ja jeszcze odniosę się do tego problemu rolnictwa, bo to rzeczywiście pomysł był z gruntu zły. Jeśli chodzi o polską wieś, zmuszenie polskiego rolnika, gdzie zawsze na polskiej wsi był kłód ziemi, odpocząwszy od XIX wieku i wcześniej. Marzenie każdego chłopa, nawet weźmy sobie lata 20-30, mnóstwo polskich chłopów wyjeżdżało do Westfalii, potem do Francji, do pracy w kopalniach. Wracając stamtąd, kupowali ziemię. To było dla nich no, pewien wyznacznik pewnego ważnego, istotnego statusu, posiadanie własnego kawałka ziemi, nawet jeśli to było kilka hektarów. Mimo to, jeśli oni do tych
w roku 1944 i później dostali te kilka hektarów jeszcze w ramach reformy rolnej i potem kilka lat później okazywało się, że państwo im tą ziemię zabierze, no to nie mogło to komunistycznej władzy na wsi, o której pan profesor mówił, że wciąż była większością, z przemierzańców w jakiś sposób jednać. Więc odejście od kolektywizacji, które w jakiś sposób za sprawą Gomułki możemy obserwować w październiku, no jest może nie elementem też jakiegoś dowartościowania wsi, ale rozwiązaniem realnego problemu, nawet jeśli chodzi o poparcie władzy. Tak, ale tutaj właśnie bardzo ciekawa sprawa, bo tu dostrzegamy rzeczywistą tą bardzo dużą rolę polskiego października w odniesieniu właśnie do wsi, prawda? Że tutaj on rozpoczął proces realnych zmian. No przed październikiem rozwiązywania spółdzielni nie było o tym absolutnie mowy. No, po październiku to staje się jednak możliwe, więc widzimy, że były takie obszary, gdzie te zmiany niewyobrażalne przed rokiem 56, czy przynajmniej przed październikiem 56 roku, stają się jak najbardziej akceptowalne przez władze, fakt nowe, władze partyjne. Podobnym obszarem były relacje państwo-kościół, o czym wspomniał już pan profesor. Tak, no jeszcze bodaj w czerwcu 56 roku w trakcie jednego z posiedzeń Biura Politycznego KCPZPR, kiedy pojawiła się kwestia, co dalej z Wyszyńskim, czy no, uwalniamy, czy kontynuujemy. Nie brakowało głosów, choć była dyskusja oczywiście, ale nie brakowało głosów towarzyszy, którzy mówili, że no na tym odcinku nie możemy popuścić, prawda? To jest zbyt dla nas istotny temat. I oto okazuje się, że kilka miesięcy później dzieje się rzecz niezwykła, nie tylko z perspektywy Polski, ale wręcz całego bloku wschodniego. No jeżeli pamiętamy o tym, co się stało w Czechosłowacji z prymasem Beranem, co się stało z prymasem Mindszentym na Węgrzech, prawda? Wcześniej prymas Lipi w Jugosławii. Już nie będę mówił o tych pomordowanych hierarchach rumuńskich, czy to przede wszystkim Kościoła prawosławnego. No, sytuacja, w której głowa Kościoła nie tylko zostaje uwolniona, ale ba, powraca do pełnienia swoich wcześniejszych funkcji, no to jest pewnego rodzaju ewenement. I tutaj na pewno no, możemy dostrzec ten bardzo taki wyraźny, czytelny, też dla bardzo szerokiego odbiorcy, moment, czy wagę, dostrzegamy wagę polskiego października, prawda, w tych relacjach. Wracają też na swoje stolice biskupie, ci biskupi, którzy byli odsunięci wcześniej w ramach realizacji dekretu o obsadzaniu stanowisk kościelnych tego z lutego 1953 roku. Zasada terna zaczyna obowiązywać, czyli dajemy władzy do wyboru trzech kandydatów, a nie tak jak było wcześniej, że to po prostu władza zatwierdza, tak, w ramach tegoż dekretu tylko tych, którzy jej w pełni odpowiadają. No, można byłoby oczywiście te przykłady jeszcze mnożyć. Ja natomiast chciałbym... Czy ja mogę wątek? Tak, bo oczywiście, proszę uprzejmie. Ważne jest to moim zdaniem i też ciekawe, podkreślające to jeszcze bardziej, o czym pan profesor powiedział, bo kiedy do prymasa dociera informacja, rozmawiają z nim przedstawiciele władz, przyjeżdżają do miejsca odosobnienia, to on mówi, że on wyjdzie, wróci, ale jeśli, właśnie pojawia się to jeśli, no właśnie wrócą administratorzy, biskup Antoni Baraniak, przetrzymywany, będzie mógł swobodnie wrócić i pełnić swoje obowiązki, to owe jeśli nie było możliwe kilka miesięcy temu, żeby prymas postawił warunek, prawda? To w ogóle nikt z nim w tych kategoriach nie rozmawiał, a tutaj Gomułka na owe jeśli się zgodził. Tak, no może tutaj taki lokalny patriotyzm, ale poznański czerwiec, prawda, też miał bez wątpienia pewnego rodzaju taki element przyspieszający pewne zmiany, choć oczywiście nie było to jedyne wydarzenie, mówiliśmy tutaj o tym, że to był proces, ale na pewno ważnym wydarzeniem w tym procesie był właśnie też poznański czerwiec. Ale poznański czerwiec, który dokończę jeszcze może, który był bardzo popierany później, te protesty poznańskie, przez pracowników, robotników w całej Polsce. I ten zamęt przecież w Warszawie, czy na Śląsku, czy w zasadzie nie było miejscowości w Polsce, która by nie protestowała, nie popierała strajkujących, a później oskarżonych robotników Poznania. Drodzy Państwo, ale jeżeli można, ja bym jeszcze podkreśliła, wróciła do sprawy wsi,
i podkreśliła ten odzew popaździernikowy na wsi, jeżeli chodzi o rozwój rozwój aktywności samorządowej chłopów. Mianowicie powstawały, bardzo zaktywizowały się kółka rolnicze, które powstawały albo samodzielnie na wsiach, albo przy poparciu duchowieństwa, tak jak to miało tradycję jeszcze w czasach zaborów. Aktywnymi byli dawni działacze PSL-u i tu trzeba przypomnieć, że Wojciech Droździk, Kazimierz Nadobnik i Ludwik Pasteramczak to byli ci, którzy popierali rozwój tych kółek rolniczych po 1956 roku i kółka rolnicze, które miały ogromny wpływ na przebieg wyborów w 58 tych do tych powiatowych różnych władz. Powiem tylko, że na przykład tworzono kółka rolnicze w Bninie, gdzie wysunęto postulat scalenia kółek w ramach parafii w Liskowie słynnym, prawda, gdzie kółko rolnicze zorganizował ksiądz Aleksander Kwiatkowski, tamtejszy proboszcz. Podobnie podjął się organizacji ksiądz Józef Zdybel z Szczępinia w powiecie kościańskim, czy ksiądz Wojciech Dzierżgowski, wikariusz w Miłosławiu koło Wrześni. Organizowano dożynki tradycyjne, czego nie było w okresie stalinowskim. I to jest bardzo istotna sprawa zmiany na wsi po 56. No, tutaj pani profesor bardzo, bardzo dobrze, że kieruje nas już w stronę Wielkopolski. Ja tylko jeszcze zanim przejdziemy bezpośrednio do tego, jak wydarzenia w Warszawie, wydarzenia października 56 rezonowały w naszym regionie, pozwolę sobie króciutko zwrócić uwagę na pewien brak, który pojawił się w tym programie, po raz ostatni się do niego odwołam, który kilkadziesiąt minut temu oglądaliśmy. Otóż brakuje tam zupełnie informacji o pomocy, którą Polacy nieśli Węgrom w roku 56, o tym potężnym, bym powiedział, takim geście zbiorowej solidarności, bo ta pomoc płynęła z bardzo różnych miast, przybierała bardzo różne formy, krew dla rannych, pomoc materialna wyrażana w gotówce, ale także środki opatrunkowe, lekarstwa, ubrania. To jest temat na osobną dyskusję i mam nadzieję, że kiedyś będziemy mieli okazję szerzej na ten temat porozmawiać, ale tutaj chciałem tylko zwrócić uwagę właśnie na to, że pomimo tego, jak znaczące to było wydarzenie, tak, współtworzące ten polski październik, to ono w ogóle nie pojawia się już w tej polskiej kronice filmowej, która zostaje przygotowana rok później, jakby wymazano to zupełnie z pamięci. No pamiętamy, jaki był koniec rewolucji węgierskiej i to już był taki aspekt dość, jakby to ująć, ten entuzjazm, z którym Polacy wtedy wspierali Węgrów, staje się takim troszkę niewygodnym dla ekipy Gomułki dziedzictwem tamtego czasu. Ale tak jak obiecałem... Podobnie jak Poznański Czerwiec. Podobnie jak Poznański Czerwiec. O nim też nie ma mowy właściwie w tym filmie. Tak, puśćmy tą żałobną kurtynę milczenia i zamykamy te tematy, które stają się już teraz w tej nowej rzeczywistości wyhamowującego października, czy tego dziedzictwa października 56. Ja tylko dodam, że jak Churchill mówił w Fulton, że nad Europą rozpościera się żelazna kurtyna dzieląca świat, nie miał nawet świadomości, jak za samą żelazną kurtyną zapadnie wiele różnych kurtyn milczenia związanych z łamaniem praw człowieka, praworządności i dążeń tych narodów do samostanowienia o sobie. Tak jest, dokładnie. Drodzy Państwo, po tej jakże trafnej konkluzji dotyczącej tego wymiaru, bym powiedział, ogólnopolskiego, żeby nie powiedzieć nawet szerzej, wręcz globalnego, pozwolę sobie jednak taki fokus uczynić na nasz region, na Wielkopolskę. Właśnie powtórzę to pytanie, jak te wydarzenia października 56, cała ta aura, jak to wszystko rezonowało tutaj w Wielkopolsce? Ja tutaj zacznę od powtórzenia pewnej tezy, którą postawiłem już w czasie naszej dyskusji o grudniu 70 roku w Wielkopolsce. Bo oto
Jeśli chcielibyśmy zobaczyć, jak rezonuje październik na tym forum, powiedzmy, partii komunistycznej, no to mamy pewien zasadniczy problem związany, podobnie jak w grudniu 70 roku, związany z brakiem dokumentów najważniejszych instytucji partyjnych w Poznaniu i Wielkopolsce. Otóż od początku października roku 56, aż do początku listopada, właściwie nie zachowały się żadne protokoły z posiedzeń egzekutywy i sekretariatu KWPZPR. A jeśli się zachowały te dokumenty w tej teczce, o której mówię, to albo mają zmienioną paginację, albo zmienioną numerację poszczególnych protokołów. To znaczy, że ktoś zadał sobie trud, aby te zmiany oczywiście wnieść w tym miejscu, a po drugie, nawet jeśli protokołowano, to tych protokołów nie zachowano, one nie zostały przechowane z jakiegoś bardzo konkretnego powodu. Ja domyślam się, że idzie o to, że władze wojewódzkie partyjne w Poznaniu były tym październikiem może nie tyle zaskoczone, co wręcz przerażone. Mam na myśli to Jana Izydorczyka, który nastał, jak wiemy, w dobie procesów poznańskich. On miał przeprowadzić Poznań i Wielkopolskę przez to zagrożenie, przez tą rafę, jakim był pewien ruch społeczny, nie będę się bał użyć tego słowa, który tworzył się raz na fundamencie czerwcowym, a dwa wokół procesów poznańskich. Więc to Izydorczyk miał ten bałagan z perspektywy partyjnej sprzątać. I oto miesiąc później, może nieco więcej, ten bałagan mu się piętrzy, bo ten bałagan właściwie już jest taki, jeśli chodzi o region, którym ma zarządzać, że on sobie nie potrafi z nim poradzić. Mało tego, wydaje się, że KWPZPR, egzekutywa, władze partyjne, one wręcz nawet takie zarzuty potem pojawiają się w prasie, to w prasie partyjnej poznańskiej, nie nadążają za tym, co się dzieje na poznańskiej ulicy przede wszystkim i w zakładach pracy. Bo te informacje docierające z Warszawy o tej wielkiej zmianie, informacje dotyczące przebiegu 8 plenum, informacje dotyczące tego, że oto Gomułka wraca do władzy, o to, że ta zażegnane zostaje zagrożenie interwencji sowieckiej, a te czołgi poznaniacy czy Wielkopola nie widzieli, jak już powiedziałem wcześniej. Więc te wszystkie informacje o tych zmianach docierają do zakładów pracy, tam jest bardzo gorąco, a docierają przede wszystkim na uczelnie, bo wydaje mi się, że o ile w czerwcu roku 56 rejwodzi klasa robotnicza, użyjmy tego terminu marksistowskiego, to w 56 roku w październiku w Poznaniu pewną taką pałeczkę w tej sztafecie oporu przejmują studenci, którzy już są w mieście, bo nie wyjechali na wakacje jak w czerwcu roku 56. Pierwszy wiec jest zwołany w Hance, kolejny w Aulii Uniwersyteckiej, a jeszcze kolejny, ten największy, jeden z największych wieców w ogóle polskiego października, 23 października roku 56, jest w tym samym miejscu dokładnie, co ten wiec czerwcowy. Te 100-150 tysięcy ludzi gromadzi się w tym samym miejscu. I mało tego, ja już powiedziałem, że Izydorczyk i jego ludzie nie nadążają za tymi zmianami, oni wręcz robią wszystko, żeby ograniczyć liczbę uczestników tego wiecu. Oni postrzegają ten wiec w kategoriach zagrożenia, bojąc się pewnie w jakiś sposób tego, żeby ten Poznań, ten duch oporu, który od czerwca w Poznaniakach był bardzo silny, ten imperatyw oporu, żeby on znowu nie wziął góry. Jest bardzo wielka obawa. O tym potem pisze w swoich wspomnieniach Lechosław Goździk, ten lider października w fabryce samochodów na Żeraniu, że właściwie poznaniacy w ogóle nie byli, poznańskie władze partyjne, w ogóle nie były przygotowane do tego, żeby ten wiec w jakiś sposób poprowadzić w kierunku dla władzy znośnym, tak to nazwijmy. Bo ten wiec przerodził się właściwie w antysystemowy protest po raz kolejny. Prasa pisała jedno, to jest znowu świat przedstawień, właściwie poststalinowski, że oto następuje jakieś zazębienie, porozumienie między władzą komunistyczną a ludźmi, a sam przebieg wiecu miał głęboko antysystemowy wymiar. Poznaniacy upominali się o, wręcz krzyczeli, kto kazał strzelać w czerwcu, upominali się o aresztowanych w czerwcu, upominali się o aresztowanego czy przetrzymywanego w miejscu odosobnienia prymasa Wyszyńskiego, o wolność religii, śpiewali pieśni religijne, patriotyczne. Ten duch po prostu niósł ten tłum. Właściwie wydawało się, że w pewnym momencie dojdzie do, i to było zagrożenie realne, do pewnego do powtórzenia marszu nawet na Kochanowskiego czy do Zakładów Cegielskiego. Taki marsz się odbył. Tam wówczas zrzucono tą tablicę z nazwą Zakładów Stalina z bramy. Więc Izydorczyk za tym nie nadążał, za co potem poniósł partyjną karę, został odsunięty z stanowiska. I to pod tym kątem należałoby w jakiś sposób rozpatrywać. Z drugiej strony zakłady pracy, które też wymykają się,
te robotnicze nastroje wymykają się tym, którzy mieli do tej pory ich pilnować, czy stać na ich straży. Nie da się już do końca tego robotycznego gniewu kanalizować. I o tym najlepiej mówią rezolucje pisane przez robotników. To są jedne z nielicznych rezolucji pisanych i wysłanych do Warszawy, do KC, do Gomułki, nad którymi nie do końca mają wpływ przedstawiciele podstawowych organizacji partyjnych czy rad zakładowych. Tam padają bardzo konkretne postulaty, tam padają właściwie kwestie dotyczące na przykład ujawnienia sprawców mordu katyńskiego i wyjaśnienia prawdy katyńskiej. Tam pojawiają się postulaty usunięcia czy wyjazdu z Polski wojsk sowieckich, o czym mówił pan profesor. Tam się pojawiają postulaty uwolnienia wszystkich aresztowanych za Posnickim Czerwiec, uniewinnienia i wyjaśnienia tej kwestii. Kto kazał strzelać? Kto pierwszy otworzył ogień? Dlaczego robotnicy zginęli? Tam są takie kwestie też dotyczące tej przestrzeni, powiedzmy, w której Poznaniakom i Wielkopolanom przyszło żyć. Usunięcia nazw, które do tej pory w jakiś sposób ich bolały, kuły w oczy. Nazw ulic Rokossowskiego czy Plac Stalina. To też jest temat na odrębną dyskusję. Więc zakłady pracy są beczką prochu. Ulica Poznańska jest beczką prochu. Zresztą takie wiece już w mniejszym wymiarze, czy marsze, które odbyły się 23 października, one będą powtarzane, będą powielane jeszcze aż do początku listopada roku 56. Także Poznań, podobnie jak w czerwcu roku 56, jest liderem przemian i Poznań będzie, chcąc obłaskawić Poznań, Gomułka nazywał w roku 57 jedną z twierdz polskiego października. To jest oczywiście element pewnej propagandowej, politycznej gry. Jednak ja bym tutaj dodała, że było to mocno kontrolowane przez władzę, przez kolejną frakcję wewnątrz KWPZPR i tutaj walka o władzę na tym szczeblu wojewódzkim powinna być jeszcze dokładniej zbadana, bo tu i Brygier, który był tym komunistą, prawda, robotniczym, że tak powiem, i Kraśko, który był tym walczącym o władzę inteligentem, powiedzmy w cudzysłowie. No i to przecież Loga Sowiński był na tym wielkim wiecu, więc tu to nie było spontaniczne, to było mocno kontrolowane. No, właśnie, ja bym tu się spierał. 100 tysięcy ludzi, które idą na plac Mickiewicza, czy 150, idą tam w bardzo konkretnym celu, a władza... Ale próbuje... jednak nie doszli do Kochanowskiego. Władza próbuje to kanalizować i poznańskie KWPZPR de facto nie potrafi sobie z tym poradzić. To nie jest zasługa Kraśki, czy Markiewicza, czy Brygiera, czy Izydorczyka, że ci robotnicy nie poszli na Kochanowskiego. To jest zasługa Freja Bieleckiego, to jest zasługa Goździka. To oni stają i właściwie swoim październikowym autorytetem oponują przeciwko rozwojowi tej sytuacji, która była bardzo dynamiczna wówczas w Poznaniu. Tu trzeba też powiedzieć, że ta skala wręcz pewnego rodzaju przerażenia tych działaczy partyjnych tutaj w Poznaniu znajduje swoje odzwierciedlenie chociażby w takich dość, jakby to powiedzieć, podejmowanych w dość nerwowej atmosferze uchwałach, jak ta uchwała egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego PZPR o przekazaniu budynku, no niedawno przecież wybudowanego, okazałego gmachu Komitetu Wojewódzkiego PZPR na potrzeby publiczne. Tam wspominano o tym, że być może szpital dziecięcy tam powstanie. Uchwalono również obcięcie o połowę stanu etatowego Komitetu Wojewódzkiego PZPR. No to są takie posunięcia, które świadczą o jakiejś takiej dość nerwowej, ale jednak próbie wyjścia naprzeciw tym nastrojom, które widać na ulicy. Tą uchwałę znamy, bo została wydrukowana w prasie, w przeciwieństwie do tych dokumentów, których nie ma, dokładnie o których mówiłem wcześniej. Dodajmy dla naszych widzów, że oczywiście kiedy emocje opadły i kiedy towarzysze uświadomili sobie, że z tym październikiem to jednak nie będzie tak, jak się początkowo obawiali, to ta decyzja rzecz jasna została wycofana i budynek, który został przekazany na potrzeby Komitetu Wojewódzkiego PZPR na przełomie lat 49-50. On służył Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej aż do początku roku 1990. Także początkowo dodam też, że w odniesieniu tutaj do Wielkopolski i do tych władz partyjnych, to da się wyczuć taki daleko idący brak orientacji, na kogo postawić w tym nowym rozdaniu. No, bo dla nas dziś jest oczywiste, że ekipa Gomułki utrwaliła na kilkanaście lat swoją władzę. Natomiast powiedzmy październik tutaj w Wielkopolsce, no to jest też czas wielkiego takiego zamieszania, wielkiej niepewności. Ci towarzysze nie wiedzą, czy to nowe się utrzyma.
Ten stan zresztą pewnego takiego rozchybotania i niepewności jest też bardzo mocno widoczny w organach bezpieczeństwa. I tutaj pana profesora chciałbym poprosić, jeśli można, o przybliżenie właśnie tej kwestii, bo ona jest niezwykle interesująca. To... Prowincja, tak nazywana potocznie przez Warszawę, nie miała tego jednego najważniejszego też przełożenia powiązanego z podziałami na szczytach władzy. Mamy przecież grupy silne Puławian, Natolińczyków, które tam walczą o strefy wpływu w Warszawie. W regionie to aż tak mocno się nie rysowało. Natomiast, no właśnie tutaj tylko jeszcze ad vocem do tego wątku, region miał swoje ofiary, bo to byli ci właśnie pierwsi sekretarze komitetów wojewódzkich partii. Ilon Stasiak składający tą samokrytykę za Czerwiec, Jan Izydorczyk ściągnięty do gaszenia pożaru, który tak naprawdę, można powiedzieć, rozniecił jeszcze tą nieumiejętną polityką. I potem spokojnie przez lata prowadzący to Wincenty Kraśko, pamiętany z poznańskiego czerwca, z tych prób rozmów, łagodzenia sytuacji, wychodzenia jakoś tam naprzeciw temu wszystkiemu, co się działo. A w tle tego wszystkiego zawsze gdzieś z boku stoi zbrojne ramię partii, czyli ta instytucja powołana wzorcem sowieckim do życia w Polsce, czyli Urząd Bezpieczeństwa, a później Służba Bezpieczeństwa. No ona właśnie z założenia miała stać na straży prawa funkcjonowania systemu według wzorców opartych o wzorce sowieckie i realizowanych płynnie w ten sposób. Ona nie miała funkcji porządkowych, w przeciwieństwie do milicji obywatelskiej, która miała mieć te funkcje porządkowe, ale i też represyjne, bo pamiętajmy, że struktura no do roku 1954 tak funkcjonowała, że UB, Milicja Obywatelska, wszystkie te struktury wchodziły w ramach urzędów bezpieczeństwa, struktur bezpieczeństwa. W 1954 roku mamy podział. Mamy podział na Komitet do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego i na Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, w ramach których funkcjonuje Milicja Obywatelska. Jest to wynik już elementów odwilży, śmierci Stalina, tego wszystkiego, co się dzieje, ale jednej ważnej rzeczy, właściwie kilku ważnych rzeczy, o których nie jesteśmy w stanie wszystkich powiedzieć, ale dwóch najważniejszych. Pierwszej to tego, że troszkę resort bezpieczeństwa siłą niektórych postaci w nim funkcjonujących, ich ambicji własnych, wymyka się trochę władzy, chociażby ten sławny Departament 10, Julia Brystigierowa i kilka innych postaci, Radkiewicz i tak dalej, zaczynający też zbierać papiery, kolokwialnie rzecz ujmując, na też działaczy partyjnych, co w ogóle było dla nich nie do pojęcia. Ucieczka Józefa Światły w Berlinie Zachodnim i później te jego audycje i obnażanie kulisów tego, co się dzieje, a dociera to do ludzi szerokim strumieniem poprzez system Radia Wolna Europa i dostępu zachodniego. Dlatego też na bazie tych wszystkich rzeczy te znienawidzone zagłuszarki tutaj na Mickiewicza zrzucone. To wszystko prowadzi do tego, że władza próbuje zmienić trochę obraz resortu bezpieczeństwa. Z jednej strony tak, by wziąć go bardziej mocno w karby, by nie wychylał się przeciwko nim, bo to jednak oni są tymi, którzy rządzą. I tutaj niekiedy historia pokazywała, że jednak ten służący, czy ten mający te funkcje służebne, podnosi rękę na swojego pana i tutaj zostali skarceni. I wiemy przecież doskonale, że te najważniejsze postaci z resortem zostały w określony sposób rozliczone. U nas w regionie też dochodzi do zmian. Mamy ten krótki okres 2 lat, bo do roku 56, kiedy to w 56 w listopadzie struktura Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa zostaje rozwiązana i powstają komendy wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej, na których stoi komendant milicji, a ta struktura SB jest ukryta pod postacią pierwszego zastępcy, właśnie komendanta Służby Bezpieczeństwa, i od tego momentu mówimy o Służbie Bezpieczeństwa, a nie o UB. Natomiast u nas cały czas w pamięci jest Urząd Kochanowskiego, są opresje. One oczywiście na przestrzeni czasu się zmieniają, bo nie jest to ta forma opresyjna czasu stalinowskiego, bicia aż do śmierci, katowania. Przecież mamy doskonale te miejsca niedaleko areny teatru Okrąglaka, przepraszam, Okrąglaka, mamy miejsce po dawnej siedzibie Komitetu Miejskiego UB przy szpitalu, w Szpitalu Świętej Rodziny, to również była siedziba
UB i w tych miejscach ludzie ginęli, ludzie byli katowani. I ten rok 56 daje taką nadzieję, że może coś tutaj się zmieni. O ile ludzie nie ginęli tak z ulic w czarnych samochodach, o tyle ta negatywna ocena działalności jeszcze się w poznaniakach utwierdza poprzez działania związane z procesami poznańskiego czerwca, bo pamiętajmy, że druga połowa września to u nas rozpoczęcie procesów, a były trzy te duże procesy, choć planowano ich więcej pookazowych, był proces trzech, dziewięciu i dziesięciu. One oczywiście w perspektywie październikowych rozstrzygnięć kończą się tak, a nie inaczej. Te osoby szczęśliwie nie mają tych sankcji karnych, które je tam spotykać miały i ta kara byłaby większa, ale Służba Bezpieczeństwa zbiera te dokumenty. Ona bardzo mocno przyczynia się do tego, że te tomy akt powstają i tak naprawdę zręczne działanie obrońców tego zespołu, którym kierował mecenas Hejmowski, to co on mówił właśnie o Służbie Bezpieczeństwa, powoduje, że ona w ten sposób funkcjonuje. A z drugiej strony mamy taką Woltę, która z dzisiejszej perspektywy wydaje się taką, która przywołuje element uśmiechu na usta, bo kiedy mamy dramat Węgrów, rewolucji węgierskiej, tą naszą pomoc, o której mówiłem już teraz współczesne opracowania, że Polska dała najwięcej ze wszystkich państw, które pomagały, włącznie z państwami Zachodu. Poznaniacy bali bardzo wiele tych darów materialnych, krwi, biorąc pod uwagę ludzi, którzy jeszcze kilka miesięcy temu wołali o chleb, wolność i Boga. Więc ci, którzy naprawdę potrzebowali, podzielili się tym, z tymi ludźmi. Ten odzew był przeogromny. No i tutaj muszę Państwu zacytować, bo to jest po prostu taki chichot czasów, jak mówimy o tym, że w akcję pomocy Węgrom, którzy podnoszą rękę przeciwko Batiuszce i mówią, chcemy być niezależnym państwem, żyć samodzielnie, w myśl tej deklaracji, którą czytowałem Państwu w początku naszego spotkania o prawie do samostanowienia, nienaruszalności, integralności terytorialnej i tak dalej, i tak dalej. I wiemy, co się dzieje. I tam wszystkie organa kulturalne, samorządowe, społeczne włączają się w tą akcję. Władza przecież wydaje komunikat o tym wsparciu bratniego narodu węgierskiego w swoich dążeniach. I tutaj Gazeta Poznańska, organ prasowy KWPZPR ogłasza apel Wojewódzkiego Urzędu do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Poznaniu w wydaniu z 31 października. Czytamy. W celu przyjścia z pomocą materialną poszkodowanym zebraliśmy i przekazujemy do Polskiego Czerwonego Krzyża na Fundusz Pomocy Narodowi Węgierskiemu sumę 14,5 tysiąca złotych. Funkcjonariusze UB zwracają się dalej. Zwracamy się z apelem do społeczeństwa miasta Poznania i województwa poznańskiego o organizowanie również w tej formie pomocy dla walczącego narodu węgierskiego. No to jest po prostu wątek, o którym musimy mówić, pokazywać tą labilność systemu komunistycznego. Tam po prostu wahania były takie od zamordyzmu, który jest niewyobrażalny, do sytuacji przekręcenia tej wajchy poglądów w całkiem drugą stronę. To wszystko wynikało z tego, że oni po prostu nie wiedzieli, po której stronie mają się ustawić, jak mają funkcjonować w tym systemie, kto tam wygra, kto będzie tym decydentem końcowym, żeby ich nie spotkała kolejna umowna reforma systemu i nie stracili władzy, więc zakulisowo pewne działania prowadzili, ale tutaj, że tak powiem, włączyli się w cały nurt przemian, które miały funkcjonować. Dodajmy, że to oznaczało też poza tą wielką niepewnością samego aparatu bezpieczeństwa gwałtowny odpływ osobowych źródeł informacji, czyli tajnych współpracowników, którzy do tej pory dostarczali. Oni po prostu poczuli się pewniej w relacjach ze swoimi dotychczasowymi, no nazwijmy to tak, używając bardzo dużego cudzysłowu, opiekunami. I na to się w następnych latach skarżono w kolejnych raportach Służby Bezpieczeństwa, że trzeba było odbudować
odbudowywać tak naprawdę to, co tą sieć agenturalną, która została bardzo mocno nadszarpnięta przez październik 1956 roku. Ja tylko dodam to, co pan profesor powiedział, rozwinę zwrot pewni. To znaczy, mieli w sobie na tyle odwagi i przekonania, że odmowa współpracy nie zakończy się dla nich żadnymi sankcjami związanymi z ewentualną, ale realną jeszcze kilka, a nawet kilkanaście miesięcy temu realną groźbą utraty życia lub konsekwencjami natury takiej prawno-osobistej związanej z pracą, utrudnianiem życia osobistego i wielu innych następstw uciążliwych. I to jest ważne. To warto właśnie, tak jak pan profesor powiedział, podkreślać, że ta odwaga to jest ten element poczucia, że trochę jest inny czas niż był jeszcze nie tak dawno. Otóż to, no, oczywiście były takie obszary, mówimy teraz o Wielkopolsce, w których ta zmiana, choć widoczna, choć odczuwalna, ona może nie odcisnęła tak, aż tak dużego piętna. Mam tutaj na myśli chociażby relacje państwo-kościół. Kościół poznański żył bardziej faktem, no przede wszystkim śmierci swojego niezwykle zasłużonego arcypasterza, czyli Walentego Dymka, który zmarł 22 października 1956 roku. I to sprawy związane z jego ewentualnym następcą, z całym procesem wyboru jego następcy, one w dużej mierze jakby pochłaniały też tą energię duchowieństwa, które też dostrzegało, co się dzieje, no ale wiadomo było, że tutaj sprawy wewnątrz diecezjalne są istotniejsze. Ale jeżeli mówimy o tym wymiarze wielkopolskim relacji państwo-kościół, no to nie możemy zapominać, że do Gniezna wraca arcybiskup gnieźnieński, archidiecezji gnieźnieńskiej i warszawskiej, czyli prymas Stefan Wyszyński, że powraca również biskup pomocniczy Antoni Baraniak. No, krótko mówiąc, tu w Wielkopolsce naprawdę zmienia się całkiem sporo w tych relacjach państwo-kościół. Widać tutaj też bezpośrednie połączenie tego wątku lokalnego z tym wątkiem ogólnopolskim, właśnie w sposób szczególnie charakterystyczny właśnie w Gnieźnie. Ale no, możemy też powiedzieć, że pewną przestrzeń do działania zyskuje laikat. Powstaje Klub Inteligencji Katolickiej w Poznaniu. To też na fali tych październikowych przemian powstaje całkiem sporo inicjatyw, które później będą stopniowo przez władze wygaszane. No, znów może się ukazywać przewodnik katolicki. Nasze tutaj regionalne, niezwykle zasłużone dla nie tylko katolicyzmu, ale też dla polskości, po prostu pismo. No, cały szereg tego typu większych, mniejszych zmian. Ale ja zanim, już tak też powoli zmierzając ku końcowi naszej dzisiejszej dyskusji, zanim tą dyskusję pozwolę sobie zamknąć, chciałbym, żebyśmy jeszcze spojrzeli na niezwykle ważny obszar. Kultura i to odczucie społeczne. Jak to wyglądało tutaj w Wielkopolsce? Jak rezonował październik 56, pani profesor? Już pan profesor wspomniał o KIK-u. Powstał KIK, ale te zmiany zapoczątkowane były przede wszystkim w środowisku studenckim. I one były kontrolowane od 55 roku. To nie było nagle w październiku. Choćby dowodem na to są gazetki studenckie, które powstawały czy to w Akademii Medycznej, czy na Politechnice, czy każda w zasadzie uczelnia w 55 roku miała swoją gazetkę, oczywiście kontrolowaną przez ZNP i przez władze partyjne, i także przez cenzurę. Dopiero w zasadzie wyboje ta studencka, ale też ZNP-owska gazeta powstała, była jakby jednoczyła wszystkie pozostałe, ale też była kontrolowana. Powstały, prawda, różne rewolucyjne organizacje studenckie, ale powstał także starający się być samodzielny Związek Demokratyczny, Młodzieży Demokratycznej. No a przede wszystkim powstał i istniał legalnie przez jakiś czas Studencki Komitet, Studenckie Stowarzyszenie Katolików,
które było inicjatorem powstania rzeczy nieprawdopodobnej, mianowicie z inspiracji jezuity poznańskiego ojca Czesława Białka, który był takim dobrym duchem wszystkich działań i inwalidów wojennych, i studentów i tak dalej, właśnie wtedy w czasie odwilży w 56. Powstał Komitet Pomocy dla Więźniów Politycznych. Zorganizowali to studenci, przede wszystkim szkoły rolniczej, ale włączyli się wszyscy, organizowali legalnie pomoc materialną dla studentów, dla więźniów politycznych. W grudniu, przed świętami Bożego Narodzenia, były w Poznaniu w kilku miejscach wystawione kosze, gdzie społeczność Poznania i Wielkopolski składała różne dary w postaci rzeczowej, ale także pieniężnej. Te paczki później tworzono w udostępnionych przez PCK pomieszczeniach. Później te paczki organizowano także w okresach świąt, aż do w zasadzie 59 roku. Ale najważniejszym osiągnięciem tego spontanicznego, utworzonego przez studentów Komitetu Pomocy Więźniom Politycznym, była pomoc prawna organizowana dla tychże więźniów, która istniała bardzo długo. Jednym z takich adwokatów, którzy pomagali, był pan Chęćka, którzy organizowali po prostu pomoc prawną. I tu trzeba powiedzieć, że to była pierwsza taka spontaniczna, oddolna organizacja, chyba nie tylko w Polsce, zorganizowana w komunistycznej Polsce, ale także w całym bloku demokratycznym. No, ale to pewne też tutaj, powiedziałbym, takie nurty związane z kulturą, szczególnie z literaturą, prawda? To też 50. No, przede wszystkim takim najlepszym przykładem to jest sprawa Wojciecha Bąka, który w 53 roku. Proszę Państwa, cały październik to była walka, w ogóle komunizm w Polsce najbardziej był widoczny w tym socrealizmie kulturowym, właśnie w dziedzinie kultury. To było starcie między światopoglądem idealistycznym i materialistycznym. I ci, którzy nie chcieli się włączyć w budowę komunizmu, no byli wysyłani, albo pisali do szuflady, albo tak jak Wojciech Bąk w 53 wykluczony zupełnie ze Związku Literatów Polskich, oddział Poznań, znalazł się nawet w zakładzie dla psychicznie chorych. Walczono także o mieszkanie po nim. W 56 wrócił do łask, zdołał nawet opublikować kilka swoich utworów. Także tutaj widać tą odwilż, zaczęto, no przede wszystkim wychodził także Tygodnik Zachodni, w którym w redakcji byli także Bystrzycki i inni. Tak a propos, Bystrzycki Przemysław, który był cichociemnym, który wraz z innymi kolegami starał się o to, żeby przywrócić pamięć o żołnierzach, o kombatantach, którzy walczyli o niepodległą Polskę i udało im się nawet w październiku 57 roku zorganizować zjazd cichociemnych w Poznaniu. Był to jedyny zresztą zjazd, jaki zorganizowano. Publikował także sporo właśnie w tym Tygodniku Zachodnim. To jeszcze tylko tytułem uzupełnienia, bo rzeczywiście ten, niezależnie od tego, że ten kulturalny przełom, czy przełom na froncie kulturalnym, użyjmy tej figury retorycznej, był rzeczywiście dość głęboki, istotny, oczywiście sterowalny mniej lub bardziej, ale jednak no, bez tego przełomu Kazimiera Iłakowiczówna nie opublikowałaby swojego wiersza w takim tygodniku Ziemię i Morze, bliźniaczym dla Wybojów, dla Po prostu. To są oczywiście tygodniki, o których wspomniała pani profesor, Wyboi i Tygodnik Zachodni, które zostały niebawem zlikwidowane. Ich żywot nie był zbyt długi, ale to jest też wydawnictwo poznańskie. To jest oficyna wydawnicza, która powstaje w roku 56, która będzie wydawać literaturę już no, nie tylko socrealistyczną, prawda? Cała linia literatury skandynawskiej na przykład, ale to też, jeśli chodzi o Poznań, to jest muzyka, to jest jazz, no, to jest oczywiście Komeda, to jest Milian, to są wielkie nazwiska, to jest historia polskiej muzyki, to jest grupa poetycka Wierzbak, jeśli chodzi o literaturę jeszcze, więc tych takich komponentów październikowego przełomu na tym kulturalnym fragmencie rzeczywistości społeczno-politycznej Poznania oczywiście jest sporo. Ale proszę zauważyć, że jak
październik się, że tak powiem, już chyli ku zachodowi, to pozostają tylko ci, którzy zaręczają o kontynuacji myśli materialistycznej, światopoglądu materialistycznego. Jeśli ja tylko bym dodał, to właśnie z sytuacji tej właśnie społecznej, ale i kulturalnej, ale powiązanej z tym wątkiem organów bezpieczeństwa i tych takich właśnie volt, prawda, od chęci niesienia pomocy narodowi węgierskiemu do sytuacji przyczynienia się do zniszczenia postaci Konrada Doberszuca, którą pan doktor wyciąga z zapomnienia i o której coraz więcej mówimy, piszemy. Niebawem będzie tablica ją upamiętniająca, żołnierza Armii Krajowej, uczestnika Poznańskiego Czerwca i piszącego o Poznańskim Czerwcu i o rewolucji węgierskiej, i za to później skazany. Obszerne tomy znajdują się w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, my o tym piszemy. Pan doktor brał udział w przygotowaniu dokumentów filmowych, które pan redaktor Zbysław Kaczmarek przygotował. Można powiedzieć, jak pan doktor trafnie przywołuje, pierwszy więzień polityczny tego czasu. To jest ten moment, gdzie te tytuły, właśnie po prostu wyboje nasze wielkopolskie, są tym elementem, gdzie rozpoczyna się przełom października i wolność, i ich zamykanie tak obrazowo, ilustracyjnie ten okres zamyka. Natomiast w ludziach gdzieś ta nadzieja i radość pozostaje. Tę świadomość tych wątków mają i pamięć, bo warto przypominać, że to są takie inicjatywy, które potem następstwa swoje w ponownych ich w jakiejś formie odtworzeniu mają dopiero dwie dekady później, bo chociażby ten Komitet Pomocy Więźniom Politycznym, nazwanie w 1956 w państwie dobrobytu i ładu socjalistycznego, że tutaj są więźniowie polityczni, to jest nie do pomyślenia, ale potem mamy dopiero rok 76 i powstanie KOR-u, ROPCIA i tych wszystkich struktur, więc tutaj Poznań dwie dekady wcześniej już takie działania prowadzi, czy też właśnie te niuanse. Z jednej strony wychodzi prymas Wyszyński, on prosi, by arcybiskupem poznańskim po śmierci znakomitego arcybiskupa Walentego Dymka został Antoni Baraniak, no ale władza nie jest specjalnie zadowolona i nie chce, ale koniec końców się godzi, mówiąc umownie, on długo nie pożyje, bo ma świadomość, jak wycieńczyli go na tym strasznym pobycie w więzieniu, w czasie tortur, przesłuchań, które miały doprowadzić do procesu pokazowego prymasa, co się nie udało. A Antoni Baraniak żyje tu kolejne prawie dwie dekady jeszcze, pełniąc w posługę arcybiskupa poznańskiego. I wiele takich mniejszych sytuacji właśnie, które są takie natury czysto ludzkiej, jako elementy tego października i tych zdobyczy. Właśnie muzyka Big Beat, który się rozwija, te poznańskie zespoły, jazz, który tutaj mamy, Komeda, który wychodzi na szerszy świat, to wszystko zostaje, bo widzimy rozwój tych wszystkich, rozwój klubów studenckich, to życie studenckie, kabarety studenckie, które gdzieś tam funkcjonują. To są te zdobycze, które na co dzień są, ponieważ musimy mieć jedną świadomość. No, władza nie jest w stanie zinfiltrować wszystkich obszarów naszego życia, a nawet jeśli próbuje, to nie jest w stanie w te wszystkie obszary tak zainterweniować i zadziałać, żeby one funkcjonowały w sposób przez nią pożądany. No i to dlatego doprowadza do tego, że ciągłe gdzieś te zmiany mamy, i szczęście do wielkich postaci, które gdzieś w tej naszej historii się pojawiają i przewodzą nam w tym Marszu Pokoleń do Wolności roku 89. Szanowni Państwo, moglibyśmy tutaj oczywiście jeszcze poruszać wiele wątków, no chociażby wątek pomocy, którą Wielkopolanie wnieśli Węgrom, różnego rodzaju akcji, które na trwałe zapisały się w zbiorowej pamięci poznaniaków, które też mają swoje punkty odniesienia w przestrzeni publicznej Poznania w postaci różnego rodzaju upamiętnień. Ale czas naszej debaty dobiegł końca. Ja bardzo serdecznie dziękuję Państwu za udział w tym spojrzeniu na polski październik 56, nie tylko w tym wymiarze ogólnopolskim, ale właśnie też tym naszym, regionalnym. Zachęcam oczywiście wszystkich Państwa, którzy nas oglądają, do tego, aby pogłębiać to zainteresowanie polskim październikiem 56, nie tylko
rzecz jasna w wymiarze ogólnopolskim, tym, który jest dość dobrze znany, opisany, ale też w odniesieniu do regionów, tych regionów, w których Państwo, którzy nas oglądacie, macie szczęście mieszkać. Jeszcze raz serdecznie dziękuję uczestnikom dzisiejszej debaty. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.